Na targach IFA 2011 w Berlinie można spotkać też kilka marek, które w ogóle nie są znane w Polsce. Tu jest firma Hansgrohe, która rozwija telewizory w zupełnie innym kierunku niż pozostałe firmy. Stara technologia, podświetlanie za pomocą tradycyjnych świetlówek CCFL. Grube telewizory, ciężkie, rozdzielczość bynajmniej nie Full HD, bo tu mamy akurat 1366x768 pikseli. Jasność bardzo przeciętna, a jednak ten sprzęt coś w sobie ma. Żegnamy się z targami IFA 2012 w Berlinie. Do zobaczenia za rok.